To jest po prostu rachunek grozy. Cześć wszystkim, tu Joto Mama. Przychodzimy do Was z nowym odcinkiem. Dziewczyny powiedzą, jaki to będzie odcinek. Back to school! Tak, właśnie dzisiaj jedziemy na zakupy takie typowo szkolne. I tak, to prawda, jeszcze nie chodzi do szkoły systemowej, jest w edukacji domowej, ale to wcale nie znaczy, że ona nie potrzebuje takich zakupów typowo szkolnych, czyli zeszyty, teczki, flomastry, plastylina, co tam jeszcze jest. Aisha ma całą listę. A odnośnie Mai, tak, były pytania odnośnie Mai, czy Mai idzie do pierwszej klasy, do szkoły takiej zwykłej, czy tak jak Aisha zostaje w edukacji domowej. Słuchajcie, o tym wydaje mi się, że powiem pod koniec tego filmiku. A może też z zakupów zrozumiecie, czy Mai idzie do szkoły, czy zostaje w domu. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Słuchajcie, właśnie ten odcinek miał być innym odcinkiem, ponieważ ja mam już w zapasie chyba 4 odcinki, takie po naszym wyjeździe z Bułgarii i kolejne odcinki z kolejnego wyjazdu, ale ponieważ właśnie teraz temat back to school jest naprawdę na topie i boję się, że po prostu będziemy spóźnieni później z tym odcinkiem, więc postanowiłam, że trochę zamienię wszystko miejscami i ten odcinek dzisiejszy pójdzie wcześniej i tamte kolejne odcinki już będę publikowała na spokojnie, a tam naprawdę dużo się działo, więc to wszystko jeszcze przed Wami. Czekamy teraz na Eliaska i na Mesio, pojechali odebrać auto z naprawy i słuchajcie, jakoś długo ich nie ma. Do Mesio nie mogę się dodzwonić, ma chyba wyłączony telefon, rozładowany. A mieliśmy pojechać na zakupy dosyć wcześnie, ponieważ Mesio właśnie jedzie do Stegny teraz na dosyć długi okres, chyba na około 2 tygodnie i my zostajemy sami, więc dlatego... Więc dlatego dzisiaj pędzę z tymi zakupami. Dzisiaj planowałam zrobić takie ogromne zakupy jedzeniowe, żeby po prostu nam z dziećmi nic nie brakowało. Planowałam też kupić odkurzacz. Nie wiem, czy to zrealizujemy. No i oczywiście najważniejsze teraz są zakupy szkolne dla dziewczyn, żeby one mogły... Dziewczyny! Zaczął się normalnie uczyć. Dziewczyny już znów się kłócą. Maja akurat plecak ma. Ma też worek taki na obuwie. Ma też, co tam jeszcze jest? Ma też piórnik, zobaczcie, pasujący to. To wszystko nam zostało ze współpracy z poprzedniego roku. Tutaj chyba też jakieś kredki, ołówki są. Eliasku, gdzie wy tak długo byliście? Gdzie byliśmy? Mama jednak? Się już martwiła. On nie chciał wracać. Rozładował ci się telefon? Bo on oglądał. A ja mówię, on taki brudny, dlaczego on jest taki brudny? Pomagał mechanika. My tyle czasu na was czekamy, serio? Pomagał mechanika. Popatrz na moją stylówkę. Majusia, odwróć się proszę. Wow. Widziałeś? Piękno, prawda? Dobra, jedziemy czy nie? Tak. Masiu, ja już powiedziałam, że ty jutro uciekasz do Stegny na 2 tygodnie. Nie chcesz ze mną? Tak. Naprawdę? Tak. Co mu zrobiłeś? Ale co mu zrobiłeś, że on nie chce? I on teraz nie chciał wracać. Ja mówię, idziemy po ładowarkę i później idziemy. A mówię, z mamą nie chcę. Mamo, tu. No co ty? Ty jesteś moim przyjacielem przecież. Nie. Mów, jak go przykupiłeś. Naprawdę nic. Ja mówię do niego, idziemy nie, do mamy. Nie wierzę. Coś on, on na pewno coś jadł, że teraz co, coś co mówiłeś? Nie, tak. Nie. Naprawdę nic nie jedliśmy. On mówi mi, głodny, idziemy po makaron teraz. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Pasażu Łódzkiego. Tutaj akurat jest Oszą, więc też tutaj zrobimy z dziewczynami zakupy. Nie ma tutaj... A nie, jest. To ten? Czekaj, to no. Jest Osz... Tak, czy nie? To on? Tak. Po prostu tak ciekawie wyglądał właśnie przez internet. On jest ze stacją myjącą. Ale też wczoraj o nim czytałam i teraz nie jestem do końca pewna, wiesz? Jest też Karcher, tak, taki myjący, jak my mieliśmy, po prostu myjący, myjący. Słuchajcie, jeśli ktoś z Was ma taki odkurzacz, albo po prostu jakieś opinie macie o nim, to napiszcie proszę w komentarzach, bo dawno go rozważam, ale wciąż nie zdecydowałam się na zakup. Swigel. Trochę tu ostro to, nie? Czekaj. Aha, a wiesz, ja czytałam, że najlepiej, żeby po prostu tu nie było o wystających tych elementów. I tu jeszcze garnki. Zrób zdjęcie, to ja o nich poczytam. Słuchajcie, w dobie internetu najgorsze jest to, że faktycznie o wszystkim czytasz, o wszystkim możesz się dowiedzieć i ciężko po prostu podjąć decyzję. Mam choć znalazłam różowy iPhone. iPhone różowy? Różowy. Tak, różowy. Maja, ale ty przecież masz telefon. Czego nie zauważyłam? Różowy. Nie, to jest, wiesz, jaki fioletowy, taki liliowy, o. To jest liliowy. I to jest w ogóle 14, to jest najnowszy. Najnowszy jest 14, czy już jest 15? 14. No.
Isza, co ty robisz? Ustawiam tapetę na telefonie. Dobra, idziemy, Isza. Nie sama zjem. Ty sama zjesz? Nie chcesz z tatą na pół na pewno? Takiego kawałka golonka z indyka. Tutaj ludzie walczą z ogórkami kiszonymi. Rebus, nie? Jak jakaś zagadka. Rebus. Masz, jakby dostać ogórek. Ja lubię kiszone ogórki. Co mówiłaś? To nie wiem, na ile to zaważyło? Na 30 zł chyba, nie? Maj talerz był pierwszy. Maj talerz na 35 zł. A nie, na 53. To Maj, 53 zł tylko ten talerz. Ej, ja zrzucił makaron. Kolanki. Słuchajcie, póki co przyszłam na zakupy za Iszą. I później przyjdziemy z Mają. Ja Isze jej będzie pomagała. Albo przeszkadzała. Raczej to drugie, tak. Jakie ty potrzebujesz? To są pastelowe kolory. A są plakatowe. Słuchajcie, a Isze nie ma plastyki, nie ma muzyki, nie ma WF-u, tak? To wszystko jakby zaliczamy, jeśli nam się chce, w swoim własnym zakresie. Ale Isza uwielbia malować, rysować. A Isza też pójdzie w tym roku na co? Na judo? No. Czy na karate? Jeszcze nie wiesz, tak? Więc tego mamy naprawdę sporo. Tak, mamy sporo aktywności. Isza cały czas sobie próbuje jeszcze jakieś zajęcia dodatkowe dorzucić, oprócz tych, które już ma, ale czasu brak. Pokażę, co już mamy. Zeszyty mamy, tak? Jakieś dziecko, cały czas mi się wydawało, że to Elias, wiesz? Nie? Ale to nie Eliasa głos. Nie ma wybrać, bo już nie wiem. To ogólnie wygląda pięknie, prawda? Może wezmę to zamiast tego. A będziesz korzystała? No, biorę te farby, bo pamiętam, że ostatnio... Ale ogólnie jest na przecenie, zobacz. 25 na 15 zł, więc no wydaje mi się, że można nawet, wiesz, nie będzie żali jak coś. I biorę jeszcze taki fartuszek. Oj, jeszcze fartuszku, już to widzę. No bo będzie leżał, nie będziesz tego korzystała, jestem tego pewna. No to ty. No to może będziesz nie korzystała? No to nie. Coś wątpię w to, no co. No to były takie farby, później takie rzeczy zazwyczaj po prostu leżą. Bo ostatnio jak dla Eliaska tak można by było, chociaż on też raczej może nawet nie będzie chciał korzystać, wiesz? Bo jak ostatnio brałam jakieś takie farby w takich, no to wszystkie były zaschnięte. Jeszcze wybrałaś czy nie? Chyba ten biorę. Co tu robicie? Majusia, dobra, to przynieś sobie koszyk, chcesz? Już zaczynamy? Tak? Twoje zakupy? Szkolne? Tak, przynieś koszyk, będziemy. Taki? Tak, taki sam, okej? Okay? Dobra, ten. Wybrałaś? Ale słuchajcie, Aisha nigdy nie korzysta z takich kalendarzy. Zaczyna w początek i już później już nie kończysz. Ale nigdy. Teraz ja go potrzebuję. Teraz? No. Taki pastelowy. Mi się podoba ten. Ale wiesz, nie sprawdziłaś nawet jak on pisze, bo ty bierzesz... Sprawdziłam na sobie. Jak wygląda, tu zobacz. Fajnie się trzyma ten długopis. Ale patrz, zobacz. Jak ten. Maja, przestań. Jest zamknięty. Na wszystkich, na ciebie i na Maję, tak? I dla Eliaska jeszcze będzie. No patrz. Na Maję, to dla mnie. Powiem wam, że wybór długopisów jest po prostu ogromny. Ja bym chciała kupić wszystko. Majusia, zobacz, z takim liskiem. To jest przesłodkie, prawda? Kupuję. Ale ładne, ale ja myślę, że to trochę będzie niewygodne. Przeszkadzać będzie? Ale to wiesz, zdejmujesz. A jeszcze co się dzieje? 66 zł. 79 groszy. Co? No to czego taki drogi? No bo ładne i środkowe wyposażenie. To zróbmy zdjęcie, może będzie bez wyposażenia, wiesz? Wygodne to jest, że jak masz piórnik, to wkładasz tutaj... Otwierasz i wszystko jest, tak? Tak. Majusia, po co ci ten piórnik? Powiedz mi proszę. Ale co, się tu nie wieszyć? Ale nie wiem, co ty tam będziesz chowała. No przybory do pisania. Przybory do pisania, naprawdę? W takim małym. To. A pokażę ci coś? Nawet. Nie będzie w takim małym chować takie małe kredki, tylko w duży. A Isza już prawie zrobiła zakupy. Ma taki piórnik. Wszystko masz, tak? Do swojej listy. A Maja, pokaż, co ty masz. Majuś, tylko markery. To wybrałaś. I oni są pachnące. I my walczymy z tymi markerami, ponieważ ja uważam, że nie są w ogóle potrzebne, Majuś. Dobra. Dobra, nie możemy odłożyć. No. Ale tak, pys nie pachną. Pys nie pachną. Ale naprawdę, prawda? A ja wiem, dlaczego Maja odłożyła, bo się nie zmieściły do piórnika tego, tak? Króliczkowego. Elias, naprawdę? Ten film się nazywa Zakupy z dziewczynami i maluchem. Naprawdę? Naklejki? A co najbardziej ci podoba tutaj?
Wszystko mi się, te owocki mi się podobają. Serduszka też mogą być. A chcę to i to. No nie Maja, sorry, ale ty to w ogóle nie potrzebujesz. Ty jeszcze nawet zeszytów nie wybrałaś. Ładnie z gumką dla Maja. Majuś! A jeszcze za ciebie robi... Co? Majuś, do szkoły idziesz, a nie jakieś kafe. Kafe. Słuchajcie, Isia mi bardzo pomaga, ponieważ ja już nie daję rady z Mają. A Isia wie, co mam kupić. Zachęcanie do pisania. Tak, ale nie będzie to ciężkie, bo to jest... Ale to gumka jest. To jest gumka. Raczej nie może będzie już zdejmować. Będzie korzystała z tej gumki, jak myślisz? Maja, Majuś. Chcesz takie... Maja, dobra aktorka. Tak, to dla Eliasa, nawet dwa opakowania. No, 99,99. Farby ma, plastelinę ma... Coś tam, plecak. Plecak mamy w domu. Słuchajcie, wydaje mi się, że Isia będzie naprawdę najlepszą mamusią. Ona jest bardzo odpowiedzialna. Idziemy dalej. Idziemy. Ja proponuję dla Mai taką gumkę kupić, zobacz. A może lepiej już gumką z temperówką? Nie, bo temperówek mamy sporo w domu. A to jest wygodna gumka, prawda? Popatrz, tu jest. Ta mamy. No, to moje. Jakiś cyrkiel. Cyrkiel? Potrzebujesz cyrkiel, naprawdę? Nie ma już, sorry, ale to... Ale zobacz, to się stawi, jeden to... I co? Jeden po środku, tak coś. I robi się kółko. Mojusia, zamiast cyrkla proponuję ci linijkę kupić. A pokazać taką coś? Długuśną. Ona jest długa... Nie, a tak. Tak, można ją zginać. Ale nie, to ty się będziesz bawiła. Ja miała taką. Tak? I zawsze na ręce kosiłam, to się... Odłożymy. To się pożyczysz mi kota? To jest najfajniejsze, bo zobacz, już Maja się bawi, już będzie kogoś biła. Tu też fajne. Mówiłam zawsze na lekcji, Tosia, pożyczysz mi kota. Ale tu mówiłaś pastele. Dobra, kupimy takie zwykłe kredki świecowe albo woskowe. Woskowe. Czym się różnią świecowe od woskowych? Premium. Dobra, są na przecenie, to wypróbujemy. Chodź, Maja. Pokazać coś? I jeszcze klej. Yeah. Maja zawsze też klei. Naprawdę? Ja się złamała. Maja wybiera zeszyty. Wybrałaś coś? Dzisiaj po prostu jakiś cyrk. Ale ciężki złomik za kupę. Powiedział Mesio, który tylko tutaj siedzi. Siedział w restauracji, jadł lody z Eliaskiem. Teraz... Gdzie Elias? Elias tam jest, zobacz gdzie... Jak, zobacz jak daleko. Zobacz jak już jesteśmy w innym dziale. Leginsy na gimnastykę, dwie pary. Okej. Okay. Już? Wszystko masz? Ma już ziewa? Idziemy do kasy, tak? Wszystko nie masz? Do kasy. Nie do kasy. Zakupy do szkoły. Ty zrobiłeś zakupy do szkoły? Tutaj. Tak? To są twoje zakupy do szkoły? Nie. Nie, to pik. Psik. Mhm. Co to piesek? Jest? Nie wiem od czego to jest. Piesek i co? O. A to... I taki zestaw, tak? I to jest. Bardzo ci jest potrzebny. A pokażę, gdzie to... A jeszcze ty od razu pakujesz się do plecaka? Tak. To co, tylko to zakupy robisz? Tak. A wiesz na ile? Na ile? 730 zł. Za tu? Tak. I jeszcze Isza tutaj ma na plecach. Ale naprawdę ceny po prostu masakryczne. Ogólnie jak chodziliśmy i w sumie każda rzecz, no to tam po trochu i się uzbierało. Jak mi pani na kasie powiedziała, że 730 zł, to tak myślałam, o co chodzi? To chyba nie nasz paragon, ale jednak nasz. To jest po prostu rachunek grozy. Jakiś koszmar. Koszmar. No. Słuchajcie, wracam do was kolejnego dnia już z takim podsumowaniem, z odpowiedzią na pytanie, czy Maja idzie do szkoły systemowej, czy zostaje w edukacji domowej. Podjęliśmy razem z Mesiem decyzję jeszcze chyba w marcu, że Maja w tym roku zostaje w edukacji domowej, będzie tak samo jak Aisza w szkole w chmurze. Spróbujemy, tak, z Aiszą w sumie się udało, ja widziałam po prostu dużo, dużo plusów, bo w sumie ten pierwszy rok w edukacji domowej to była taka nie wiadomo, tak, nie wiedzieliśmy jak to będzie wyglądało, czy nam się uda, czy... My damy radę, raczej my, rodzice, bo to w edukacji domowej, która nie jest prawnie zabroniona w Polsce, to jednak rodzice biorą odpowiedzialność za edukację dziecka i jakby coś poszło w sumie nie tak, nie po naszej myśli, no to w pierwszej kolejności miałabym pretensje jednak do siebie, tak? Ale się udało, było naprawdę wspaniale. Wtedy w marcu, jak już podjęliśmy taką z Mesiem decyzję, że Maja zostaje w edukacji domowej, że będziemy próbowali, no to później naprawdę te wszystkie czynniki, tak się wszystko ładnie układało, że faktycznie musimy po prostu spróbować.
I jeśli w marcu to ja jeszcze tak myślałam, tak, i nigdzie jej nie zapisywałam, no to później naprawdę już zrozumiałam, że tak, próbujemy, bo do szkoły systemowej w skrajnym wypadku zawsze można wrócić, drzwi są otwarte. Słuchajcie, dzisiaj już się nie będę rozgadywała o tym temacie, o naszych podjętych decyzjach. Jeśli ktoś będzie faktycznie ciekawy, to piszcie w komentarzach pytania. Postaram się później stworzyć taki filmik. Może. Nie obiecuję, że to będzie gdzieś w najbliższym czasie, ale może we wrześniu. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów. Pa, pa!